Nie no. Pele uwielbia taki klimat. To do lodówki. Mam się poczuć jak król. Cześć, Sonia. Ta-da! Jestem królem, rozumiesz? Dziadek załatwił mi bilet na dzisiejszy mecz. To jest w ogóle najlepszy prezent, jaki dostałem w życiu. Nie no, widziałeś. Miałabyś niespodzianka. Wszystkiego najlepszego, stary. No, dzięki. Ale co? Wiesz, co chciałem? No? Chciałem kupić tam bilet na dzisiejszy wieczór, ale wiesz, jak jest. No. Dla chcącego zawsze wiatr w oczy. Natomiast przygotowałem ci super full wypas, stolik w VIP-sekcji na 5. stadionie. Wszystko, co lubisz, piwo, chipsy, paluszki. Nie no, weź. Wiedziałem, że ci się spodoba. Co to jest? Twój drugi najlepszy prezent. No skąd ja teraz wezmę drugi bilet dla niego? Może mu po prostu powiedz, na pewno zrozumie. Dzień dobry, panie Soniu. Dzień dobry. Cześć. Panie Soniu, zwracam dług. I ten, jedno piwo, poproszę. No panie Jaszu, widzę, że jesteśmy przy gotówce. Jesteśmy, jesteśmy. Wygrałem w konkursie w radiu. Tę koszulkę też. Teraz jest sporo konkursów w radiu. A można wygrać bilety w jakim konkursie? No jasne, oczywiście. Halo, słychać mnie? Tak jest. 11 Szkotów. 92. Twoje piękność całą w bilecie ozdobie. 94. Więc ja mam tak. Szła dzieweczka w ręku piłeczka, a w drugiej bilet. 95! Ha, 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 w drugiej bilet. Nie, aha. Dobra, dziękuję. No i co, jest jeszcze jakiś? Nie, to był ostatni konkurs. A co teraz? Ty wiesz co, Jasiu? Obejrzy mecz na swoim stadionie. Patrzmy nas na postyk na czystej pozycji! Zobacz, zobacz, na trybunach, Janek tam jest, na trybunach, zobacz. Co on tam robi, jak on dostał bilet? A wiem, nie, podobno teraz tych konkursów jest w radiu z biletami dużo, wiesz. I wygrał? Ja wiem, to. Dawaj, podaj go! To znaczy, jeżeli o mnie chodzi, to za takie opóźnienia to bym rozwiązywał umowę, ale do tego trzeba mieć jaja. No, Aleks. Ale chyba mamy właśnie inny problem, wydaje mi się. Dzień dobry. Dzień dobry, coś panom po... podać coś panom? 20% waszego utargu. Na wynos. A panowie są z... firmy ochroniarskiej. Nie widać? Ale jak to nic nie możecie zrobić? No, jak my musimy do jutra przecież... Dziękuję bardzo. Jak walka z mafią przez telefon? Nic nie pomogą. Mówią, że ten koza jest drugi w mieście, a nic na niego nie mają. Nie, może oni blefują. Na początku tylko tak troszeczkę, wiesz, straszą, bo tortury zaczynają się potem, a proszę bardzo, już szczury uciekają z pokładu. A kapitan co? Zostaje na mostku. No. Barman za barem. Dzięki, Aleks. Ty wiesz, jakie było ulubione powiedzenie mojego wuja? Pokaż mi dużego, znajdę ci większego. Jeżeli ten koza jest drugi w mieście, no to trzeba się dowiedzieć, kto jest pierwszy. No proszę bardzo, panie Wladzie, Wlad. Nie spoufalaj się. No, kosa. Siemasz, Wlad. Panie kosa, właśnie pan Wlad zaproponował mi bardzo atrakcyjną kontrofertę. Jeśli myślisz, że w ten sposób nie spławisz. Absolutnie nie. Panie kosa, pana oferta wciąż podlega tak zwanej renegocjacji. Po prostu chcę pracować z najlepszymi w branży. I dlatego czekam na panów propozycje. No i w razie potrzeby ściągamy długi. Mamy dłużników. No to dobrze, bo nikt przynajmniej nie będzie brał piwa na krechę. Wywozimy kłopotliwych klientów. Daleko. A my głęboko. Mamy prawników. Mamy sędziów. Ochrona imprez 2 dni w tygodniu. Ochrona imprez 7 dni w tygodniu. Pomoc z ciężkim towarem. Pomoc z całym towarem. Ochroniarze w skórach. Ochroniarze w garniturach. Powiem ci, nie ma to jak zacząć dzień od zwycięstwa nad Wladem. No ale nie oszukujmy się, interesu życia tu nie zrobiłem. Zabieram chłopaków. Masz jaja.
prawdę mówiąc, miałem wuja. Będzie utarg, Rosjanie idą. Lepiej uważaj, bo wszystko wam wypiją. To ty uważaj, weź schowaj to, weź, Sonia. Schowaj to. Sonia, ty się szykuj, bo ty znasz rosyjski. Właśnie, szefie, bo ja już dawno chciałam. Czy ja bym mogła prosić o podwyżkę? Teraz? Rosjanie ubram i ty mi teraz taki szantaż? Właśnie, bo jeżeli chodzi o podwyżkę, to ja myślę, że... Co, ty też? Wiecie co? Myślicie, że ja nie znam rosyjskiego? Ja się 8 lat uczyłem w podstawówce. To proszę, niech się szef popisze. Naprawdę? Panie też coś? Jak? Ja siżu zarys szotka w ciemnicy syroj, w skromlionej, w niewoli. Ariel, młody, Ariel. Ariel, co to jest? No, puszki nam, Lermontów. Bo ja coś takiego też pamiętam, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć. Zaraz, a może na napiwki będzie. Lermontów. No, polityka, dawaj. Aż podziwiasz się. Привет, тоже тебе. Мит бар такой. О, буря млогу небо кроет, вихры, снежные крутья. О, как зверь! Ты чё? А чё ничего? Чё? О, какая красная рожа у тебя. Co mu, no co? No, powiedziałem mu tylko, że ma piękną różę, a ten... Powiedziałeś mu, że ma czerwoną mordę. Ała. Nie, mówiłem krasna róża. No, krasna róża znaczy czerwona morda. Piękna róża to krasiwa róża. O tam krasiwa, ja tam. Ja myślałem, że w mordę to jest w mordu. No to dlaczego w moju mordu? O, mam. Wiem. Przypomniałem sobie. No, proszę państwa, o, jak mi wywięciali z niami. Tak widna Bóg walił mój Wania, mało żeby mu mienia maj świat. Mnie była 15 lat. Siedzi od 2 godzin, nic nie zamówił. No, tylko tych tary wisielców rysuje. Kołasz to? Tary, kiedyś znałem takiego gościa, to się rzucił z 5. piętra. My jesteśmy na parterze. I słyszysz, co do ciebie mówię? A jak facet pójdzie do kibla, się powiesi? Znam się na ludziach, weź wyluzuj. To ty się znasz na ludziach, tak? To ja jestem sanitariuszem w zakładzie. Znać się na ludziach to jest mój zawód. Ja jestem barmanem, rozumiesz? Znać się na ludziach to jest mój zawód. Tak, nie. Co jest? Weź mi, wymień to piwo, tak się ucieszyłem z tego gola, że piany wylałem. No tak, wisielcu. Dzień dobry. Może coś panu podać? Przepraszam pana bardzo. Mogę panu, nie wiem, w czymś pomóc? Co? Nie? Nie, może się pan napije? Wie pan, ja jestem fachowcem i moim zdaniem pan potrzebuje kontaktu ze prawdziwym specjalistą. Życie jest do dupy, kolego. Bez sensu, nie ma nawet o czym gadać. Ale na pewno chce pan o tym porozmawiać. Proszę, nie ma co teraz podejmować żadnych pochopnych decyzji. Mamy czas teraz, no. Proszę. A to jest w ogóle od firmy gratis dla pana. No, słucham. Wie pan, jak nieznośne może być żyć? Mhm, ja wiem. No, tak mi słyszyło od rana, że myślałem, że się powieszę, bo w Polsce zero. Bardzo panom dziękuję. Gdyby wszyscy byli tacy jak pan, świat byłby lepszy. No i co tam po ścianie łypiesz? Specjalisto ty?
Chcesz o tym porozmawiać? I co? To od nas za szklanka. No, dzięki. I co tam? Nic. Gramy dzisiaj z Andorą. A, no właśnie. To jest niesamowite. Taki mały kraik, a piłkę mają. Dobry wybór. Mały kraj, słaba drużyna w sam raz dla was. No fakt. Góra 50 tysięcy ludzi. 30 tysięcy max. Andora 22 tysiące. Skąd wiesz? Wiem. Byłem mały, ojciec tam był, mówił mi. Ja mogę się założyć, że Andora ma 50 tysięcy. Max 30 tysięcy. 22. Sonia, ile mówisz? Góra 40, dlatego z nimi gracie. Musicie sobie czasami coś wygrać. Okej. Okay. Czyli tak. Zakładzik? Proszę bardzo. Kto wygrywa, to temu wszyscy inni piwo stawiają. Stoi? Stoi. Co wy wiecie o Andorze? Ona ma prawie 100 tysięcy ludzi. Tak, 100 tysięcy. Chyba pan pomylił Andorę z Kaliszem. Mówię, że ma 100. Nie wszystkich widać od razu. 22 tysiące na górze, a reszta jest ukryta. Oni są jak góra lodowa. Zobaczycie, Polska dziś skończy jak Titanic. Oni są straszni. Wydaje się, że jest ich mało, ale wypełzają z każdego kąta. Atakują, są niebezpieczni. Panie Staszku, no, ładnie to tak. Szukają pana w szpitalu, pan się po babach włóczy. No, pan dokończy kawkę i do szpitala. Zniszczą. Nie lekceważcie ich. Nie, nie. Panie Staszku. Jest ich mrowie. Pan dostał? Ich jest mrowie. Wraca potem do szpitala. No, co? O czym Staszek nawijał? Że nie, co? Bo my się tu zakładamy, ilu jest Andor, w Andorze ilu ludzi jest. No. Ja mówię, że jest 22 tysiące, to jest 30 tysięcy, 40 tysięcy, 50. Wchodzisz w to? Jest XXI wiek. Ta-dam! Po co się zakładać? Nowa komura? Patrz. Andorra. O, i proszę bardzo, jest. Jeszcze w latach 70. w Andorze mieszkało 22 tysiące, obecnie liczy 90 tysięcy mieszkańców. O, to Polska przegra. Nie macie szans. Słuchajcie. Facet miał rację. No a co on mówi? Słuchajcie, widocznie Andorczycy są jak ta góra lodowa. Widać ich tylko, wiecie, 22 tysiące, a reszta, nie wiem, wypełza w nocy z domu. Z każdego kąta idą na czworakach. Może tak? Co jest? Po ciebie też ktoś zaraz przyjdzie?